Elo, dzisiaj gramy z Mistrzem Polski i niedoszłym Mistrzem Świata, Bruzem. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. No, może trochę przesadziłem z tym Mistrzem Świata, ale chcieliście, żebym zagrał z Bruzem, dlatego go tutaj zaprosiliśmy. Żeby była jakakolwiek szansa nawiązać walkę, to zagramy 3 mecze. Pierwszy to będzie zwykły 1v1, drugi to będzie 1v1 na futsalu, a trzecie spotkanie to Boomer Ball. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że Bruz nie okaże dzisiaj super formy. No, coś tam. Zobaczymy, czy umiem grać w ogóle. No, zobaczymy, czy Bruce jest tak dobry, jak wszyscy myślą. O nie, jaki tryhard! Zwrócił na to uwagę już teraz. To jest niesprawiedliwe. Nie wierzę, że nigdy na to nie zwracałeś uwagi. No to wtedy ci tylko dawałem szansę. Nie, no nie wierzę, że teraz Bruce będzie tryhardował, udawał wcześniej, że jest słaby. Nie, no już morale down. Ważne, żeby zrobić klipa, wstawić, wyciąć wynik i wstawić do intra. No to. Trzeba sklipować Bruza. O, ale 50. Wejdzie, proszę, piłko. Dobra, mamy już honorową. Na samym początku już padła honorowa bramka. Dobra, masz 10 sekund, żeby się zareklamować, Bruce, bo wiem, że robisz wyborne poradniki. Tak, więc zapraszam wszystkich serdecznie na mojego YouTube'a, gdzie robię wyborne poradniki. Bruce, jak piszecie Bruce... Powiedz coś o nich jeszcze, No nie, no zagaduje mnie. Czekaj chwilę, no. Dajesz mi obronić chociaż. No dobra, dam cię bronić. Nie, no gramy, ja nie mam takiego modu, żeby... No nie mogę. Dobra, na czas, cię. Na czas. Dobra, podsunął nam pomysł, Że... Ta gra jest zepsuta? Dobra. Ja nie wiem, co ty kombinujesz, jak tak się kręcisz. Dobra, dobra. Mówiłeś, żeby być nieprzewidywalnym, jak widzimy. No, ten tytuł to chyba kierowany. Nie mogę. Przyznaj się, kto ci pomógł go wbić? Seba 0410, kredycy do tego pana. No bój się! Nie wierzę, że się nie boisz. Trzeba takiego typu fliki tylko na moich poradnikach. Pozdro. No jak widzimy, świetny flik. Szkoda tylko, że w poprzeczkę, ale już się nie będę czepiał. Nie no, precyzyjnie właśnie tam celowałem. Okej. Chyba se... Ja robisz. Proszę, wejdź, wejdź! Dobra, jest. Dobra, w każdym razie pierwsze półtorej minuty nie masz takiego wstydu. Przynajmniej dla mnie. Ja się wysypałem tak totalnie teraz. O, dobra. Cyk. Dobra, co tam jeszcze powiesz? Może chcesz pozdrowić swojego brata albo mamę? Nie, to ewidentnie zaraz. Ewidentnie nie mogę ci, jak mnie to denerwuje, że ty nie zwracasz uwagi na moje fałszywe próby challenge'u. Pozdrawiam mamę i brata. I tatę. Wszystkich. O, jak widzimy, dołożył tata do siebie. No kurde, no ale że ty właśnie pominąłeś... O! Kolego! Piłkę co? Proszę mi tu trafi. Co pominąłem? Wypierdzielaj ode mnie, wypierdzielaj. Chodź. No nie mogę. Co pobiegałeś? Jeszcze prawie z kresa spadłem. Nie denerwuj, nie? Tak sfałszowany. Nie wierzę. Dobra, bo nie dokończyłeś, kogo pominąłem. No taty, że mi pominąłeś. No a co miałem, nie pomijać? No, kurde no. O, dobra, tyłem. Okej, dobra, strzelamy. Bezlitośnie wykończamy każdą możliwość. Co? Zaplątałem się. Jak tam ranga jedynkowa twoja? Spadłeś już z tego SL-a? Nie. Nie mogę bronić tego, to jest bez sensu. To jest ta gra. Bo sobie myślę, Edek zadał jakieś pytania, a potem patrzę, co się dzieje na boisku i o, tracę właśnie gola. Bruce, no. O, pytanie, muszę przygotować odpowiedź. No tak jest, no dokładnie tak jest. Ja nie mogę się skupić w ogóle, jak ty coś gadasz. Więc zaraz ja cię zacznę zagadywać, co ty na to? Powiedz mi, kiedy zacząłeś nagrywać na YouTube'a? Dobra, jedziemy do tego kick-offa, bez lito. No jeszcze uciął pewnie. Co za człowiek. Co uciąłem? No nie mogę. Okay, to nie był najcelniejszy strzał, ale na szczęście Bruce chce nam opowiedzieć anegdotkę o swoim zostaniu mistrzem Polski. Nie no, ty chciałeś opowiedzieć anegdotkę. Nie, już mam jeden, już mam pomysł na ciebie. Zdradź go jeszcze widzą. Zaraz zobaczę cię na własne oczy. No zdradź. Jak Bruce stanie się uroczy, bo zamroczy go czy coś. Dobra, koniec tych tekstów beznadziejny. I bumpuje. Aj, wiedziałem, poczułem to. Jak gadasz, że o, moja taktyka,
i na raz challenge. Dobrze, dobrze. Wiedziałem, że to się stanie. A wiedziałem, że do tego dojdzie. Nie wierzę. Co? Jak widzimy, Bruce Dolero. Nie, Jim Bandolero. Tylko, że przez inne literki. Strzela bramkę. 100% skuteczność. 8 strzałów, 8 goli. Trochę tak. Wziął sobie buściki. To ja też sobie wezmę. Nie będę dłużny. Nice try. Pad Thai? Dobre danie, nie? Też lubisz? Ale co? Co? Jakie danie? Pad Thai. Co to jest? Wietnamska kuchnia. Serio? Nie, nie wiedziałem, że coś takiego jest. Bo pad Thai to bardziej mi się z koniem kojarzyło. Patata. No. Okay. No zostaw mnie, człowieku. Bierzemy go. Okej, strzelamy brameczkę. Nie możemy zostawić wstydu. Nie, no dobrze. Wiadomo, aspirujemy o zostanie przyszłym mistrzem miasta. Na szczęście w naszym mieście akurat nie mieszka Bruce, dlatego mamy na to większe szanse. Nie wiesz, no, czemu każdy moje wybicie to jest w ten walon. No, w sensie. Jaki? Niestety nie udało się. Nie wierzę, za każdym razem to samo, nie potrafię obronić dzisiaj nic. Mam jednego save'a przez cały mecz, gdzie ja zwykle mam 30 save'ów. O ty... Draniu. Ryszard, ty draniu, oddawaj piłkę. Okej, okay, dobra. Nie jest źle, mogło być gorzej. Zobaczymy, jak sobie radzi Bruce na mniejszym boisku. No i dobra, mecz numer 2, zobaczymy, jak pójdzie. Jakie kickoffy tu są śmieszne. Dobra, lecimy z pierwszym. Jest, dobra, jaki wygrywamy. Tutaj generalnie lubi troszeczkę spadać, klatki lubią. Ty się w ogóle flipuje na tych kickoffach? No nie wiem, sam musisz do tego dojść, okej. Okay. Nie, no nie dojdę do tego. Ła, ale przycięło. Już wie, dlaczego źle wspominałem tą mapę, aż tak. A ty nie miałeś czegoś nie robić? O co ci chodzi? Masakra to mapa. Nie wywalać się co chwilę, bo mówili, że byłeś na siebie zły. Ja nie wiem, to mapa jest dziwna. Przedziwna. Przedziwna mapa. Ważne, że jeszcze trzymamy poziom. O. Jest, to dobra. Ja nie wiem. Idzie dobrze. Wiedziałem, żeby wziąć jakąś dziwną mapkę. Weźmy to, zróbmy jako rozgrzewkową. Proszę, rozgrzewkowa. Panie Bruzie, czy pan właśnie przeciwko jakiemuś amatorowi, co sobie głupie filmiki nagrywa? Chcę rozgrzewkową. Dajcie mi to strzelić. Nie trafię. Masakra. O, to nie jest dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. Piąteczka. Ja chciałem też tutaj zaznaczyć od razu, że Bruce ma lepszego kompa. No. Masakra. Dobrze robisz. Wiesz, gdzie jest piłka przecież. No nie. O, nie. Ale to się wolno zawraca. Zaraz sobie zmniejszę ustawienia graficzne chyba. Ustawienia nie. Wypierdzielaj. Nie! No i pod chłopem. Siatka tak zwana. To nie była siatka, nie rozszerzyłem. To była siatka. Proszę zobaczyć. To był jakiś kret. Na powtórce widać, że to była siatka. To był kret, a nie siatka. No nie wierzę, będzie 4 tryhardowe strzały robił, parowuje. Nie wierzę, co za tryhard jeden, będzie do bumpy latał tutaj. Piąteczka? Nie, nie wytrzymam zaraz. Zacząłeś dobrze. Nawet kick-offy już umiem, Boże święty. Wracamy! I bomba. Jest, dobra, weszło. Niedobrony niestety. Wejdzie. Oczywiście, że nie wejdzie, bo to mój strzał był. No nie, no co za... Czemu tak głupio challenge'uję znowu? I skocz. No i skocz. Proszę, wejdzie. Jest. A powiem ci szczerze, wiesz co mnie jeszcze kusiło? Ostatnio chyba ten Sales Country coś takiego zrobił filmik, że gra na prosa i sobie ustawił jakiegoś aima, aimbota i tego drugiego i nie trafia nie przeciwnika. I co bym ciebie nie wykorzystać do czegoś takiego? W sensie, żebym sobie włączył aimbota. Tak, to bramę. Co? Każdy strzał w bramę. W sensie tak, tak delikatnie, żebyś nie zauważył. Ale to może kiedyś komuś, na kimś wykorzysta, na kimś innym. Piszcie, a nie, okay. Dobra, nie piszcie jak go wrabić, bo będzie się spodziewał. W sumie fakt. Do remisu. Nie mów.
Nie mówię. Co? Jeszcze mi automatycznie nie szuka meczu. Dobra, szybki abortaż. No i dobra, i teraz już prawdziwy trzeci meczyk, bo trochę źle ustawiłem boosta, a teraz już leci tryhard. Za tym przegrywać z takim zawodnikiem jak Bruce, to przyjemność. Proszę. Dobra, nic nie proszę, już tą giereczkę. Mordo bomba. Bomba tromba. Ja pierdziele. Nie no, jak widzimy, boost razy półtora, czuję się jak na zwykłym. Dobrze, że zasadziłem ci tak zwalnego strzała. Skąd ty się tu wziąłeś? Mamy szansę, mamy... O dobra, bądź się recoveruje jak trzy cytryny. Zostaw. Wejdź. Jest? Co? Dobra, weszło. Wypadło. Chyba gumowe kowadło. Wypadło, przysięgam. Zobaczmy to jeszcze raz. No co no? No, nawet nie no, było dobra, blisko. Dobra, sklipuję sobie to, ci pokażę. U mnie też wypadło. Proszę, Pitagoras! No nie, ale to by było dobre. O nie, ale to by było słabe. Nie mów mi nawet. Nie chcę nawet wiedzieć. Dobra, jak widzimy, my tutaj latamy na klipy, nie to co ten obrus. Jest idealnie, proszę cię, od razu to bym musiał dodać gazu. Nie, to się wytnie. Trzymam kciuki, że to wytniesz. Proszę. Kurde. No nie. No nie, za lekko, nie w sensie za lekko, no nie celnie przede wszystkim, myślę. Kurde, ja nie wiem jak tu, co tu mam robić. Fejkować. O nie. Okej, jesteśmy szybsi. Co masz? Boosta. O, zgarnąłeś mi boosta na tym trybie? Złodzieju? Okej, bo to jest 3000. Pasą się nie na mogę. Łące. Nie mogę. Musimy zagrać jeszcze raz ten trip. No, nie jeden by chciał zagrać ten trip jeszcze raz. Boost razy półtora, pamiętajcie wszyscy. Okay. Szkoda, że nie weszło, bo jeszcze do intera trzeba coś strzelić. Wracam. Nie, dobra, już. Oczywiście poleciłem na klipy, ponieważ już zlekceważyłem tego przeciwnika. Wracam. Muszę się przyznać, że lekko zlekceważyłem tego przeciwnika, bo widać, nie ma chłopak doświadczenia w szybkich piłkach. Ojeju, dobra. Dobra, leci tryhard od teraz. Chciałem, żeby były emocje, żebyście zobaczyli, że jedzę. Żeby nie stracić oceanku. Żebyście nie gadali, że wykierowany do tego mistrza. Jedna jest pewna, jakby ten tryb był na rankedach, to byś był SSL-em. Nie! Fake. W sensie. Jakby. W sensie najgorsze jest to, że nie wiem dlaczego ja miałem w głowie, żeby kopnąć w bramkę. Tylko liczyłem, że nie trafię, albo że zdążę się wrócić. Całkowicie no, zapomniałem, w co gramy. Nie, to bramka by jakby się pogubiło. Nie wiem, co ja zrobię. Wiecie, emocje trzeba budować, widzimy, że tutaj nie idzie. To ci oddałem za to, że faktycznie tam rozstrzelił bramkę. Dobra, strzelaj, daję ci fory. To było głupie. Ale na szczęście nie masz cela i to wejdzie jeszcze do twojej. Maj, dogryweczka. Czemu tamto nie wpadło, ja się pytam. Mamy więcej bramek, tego ja się czuję mentalnym zwycięzcą. O, dobra. Co za save? Wracamy szybko. Nie miałem flipa. Hamstwo! Czemu flipa nie miałem już? Nie minęło 1,5 sekundy, minęło 1,4. No. Zastanawiacie się, dlaczego było takie cięcie jedno, bo Bruce mnie prosił, że nie, on nie może przegrać. Dlatego postanowiłem oddać to spotkanie. Mam nadzieję, że się nie obraziliście. Tak. Mam nadzieję, że wybaczycie, ale wiecie jak jest. Nie chciał stracić szacunku ludzi ulicy. Nie, dlatego jeszcze raz mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że dotrzymałem petycji do wystąpienia tego oto Bruza. No to jeszcze na koniec oczywiście dziękuję Bruzowi za zgodzenie się na wystąpienie w naszym odcinku. Dzięki Edek za gierki, miło się grało. Szczerze powiedziawszy, zaskoczyłeś mnie w pierwszej grze. Myślałem, że mniej bramek strzelisz, ale no twoja dyspozycja, no kurde, mistrzostwo świata. Miło, no jak widzicie, nawet nie mistrzostwo Polski, czyli widzimy, wykraczamy poza rejony pewnego gracza niestety w niektórych aspektach. W każdym razie... Na koniec przypominam o zostawieniu ewentualnie subskrypcji oraz lajka, jak wam się podobało. Elo, elo. Siema.